Nie ukończyła szkół plastycznych, ale wrażliwość, kontakt z kwiatami i roślinami, bo przecież jest florystką, sprawił, że zaczęła ponownie malować. Przyczyniła się do tego pandemia. A Sylwia Kicińska nie należy do ludzi, którzy potrafią nic nie robić. Stąd wystawa tej utalentowanej amatorki w Galerii Sztuki na Piętrze Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. To jest zadziwiające, że amatorka ma tak znakomity warsztat i tak ciekawe prace wykonuje. Skąd to się wzięło? No, takie określenie. Wydaje mi się, że mam takie naleciałości troszeczkę po reklamie, które mi zostały, więc te prace są troszeczkę takie techniczne, pociągnięte grubym pędzlem. A co spowodowało? Chyba pandemia spowodowała to, że odkopałam swoje pędzle, farby i na nowo zaczęłam malować. Znaczy, kiedyś to malarstwo już było? Tak. I jakie było inne? O, to się malowało przyjaciół, znajomych, to się nawet kopiowało artystów jak Kandinskiego albo... No, dużo było takich prób. Generalnie maluję ze zdjęć. A dlaczego portret, dlaczego człowiek? Tyle jest piękna na świecie. Lubię film, lubię muzykę, więc są tutaj, nie wiem, wokaliści, artyści i są przyjaciele na tych zdjęciach, jak również moja kocia rodzinka, którą po prostu ubóstwiam. Ta osoba, no to jest amatorka, ale ona absolutnie zasługuje na to, żeby w galerii sztuki się pokazać i tu... No jestem zadowolony, że taki kierunek wystawienniczy prezentujesz. Jest to amatorka, ale ta sala właśnie po to jest, żeby amatorzy, utalentowani amatorzy, a tu mamy do czynienia z taką osobą, mieli się gdzie pokazać, tu u nas w Sieradzu. Pani Sylwia jest sieradzanką, jest naszą malarką, nie mogliśmy nie pokazać. Ta wystawa paradoksalnie nie mogłaby zaistnieć, gdyby nie pandemia. To jest efekt pandemii. Wielu artystów mówi, że pandemia dobrze wpłynęła na ich twórczość, że mieli czas, że mieli spokój po to, żeby tworzyć, i efektem jest kilka wystaw, kilku artystów, w tym ta wystawa. Ona by się nie odbyła, gdyby nie pandemia. Jak się czuje modelkę, który obraz możemy oglądać tutaj obok? Powiem szczerze, że pierwszy raz ktoś mnie malował i pierwszy raz jestem na widoku publicznym, więc bardzo miło. O, to był sygnał zaczynający, ja mam dzwonek, więc nie odmówię sobie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na wystawie Sylwii Kicińskiej, sieradzanki. Przyznam, że takiej frekwencji chyba nie miałem, jak od 2 lat mam przyjemność tutaj pracować. To już jest pierwsza dobra informacja. Druga informacja jest taka, że to jest właściwie pierwsza okazja do zaprezentowania tych prac. W sumie druga, ale pierwsza była w pandemii, więc mało kto widział te prace. Więc to się nie liczy. Tak naprawdę. Więc to jest pierwsza okazja. I tak jak rozmawialiśmy przed wystawą, przed otwarciem, jest to pozytywny aspekt pandemii. Są takie. Wielu artystów wspominało, że właśnie dzięki pandemii mieli czas, żeby się zastanowić, żeby tworzyć, spokojnie malować, zastanowić się nad tym, co robią. I efektem pandemii właśnie jest ta wystawa. Jest to ile prac? 27 prac. 27 prac. Jak widzimy, w większości są to portrety. Portrety osób znajomych, portrety znanych osób. Tak, mamy portrety ze świata muzyki, mamy... Tak, ze świata filmu. Ze świata filmu, ze świata złotej ery. Mamy dziś tutaj przyjaciół. Mamy moją kocią rodzinę, którą uwielbiam. Także wszystko, co jest mi bliskie. Ja tylko jeszcze wspomnę, tutaj też ustaliliśmy, zaproszę Państwa zaraz po tutaj wernisażu na dół. Tam w piątek otwieraliśmy wystawę pani Agnieszki Lisiak. Ona już w tym momencie jest właśnie otwierana, będzie można też ją zwiedzić. Ktoś mi powiedział, że muszę coś powiedzieć, więc... A że są matury, to jest... Tak. Ściąga mojej córki. Tak. Może nie pierwsza wystawa, ale pierwsza w tak zacnym gronie i w tak kultowym miejscu. Dziękuję panu dyrektorowi Tomaszowi Oszczędzie za zaproszenie. Dziękuję moim przyjaciołom i wspaniałej rodzinie, którzy muzycznie
uświetnią jeszcze bardziej ten wieczorek tutaj, więc oni będą sobie grać, wy możecie zwiedzać tą wystawę, oczywiście się częstować. Prace są praktycznie malowane po prostu w pandemii, miałam więcej czasu, odkopałam swój warsztat, swoje farby. No i możecie dzisiaj podziwiać efekt. Tak, dziękuję. Wernisaż miał także akcent muzyczny. Wystąpił zespół w składzie Krzysztof Gładkowski – gitara, Magdalena Gładkowska – wokal i Małgorzata Szymczak – skrzypce. Wystawę Sylwii Kicińskiej Pędzlem malowane można oglądać w sieradzkim BWA do 3 czerwca.